Słyszałem, że czekają już następni internauci. To właśnie ten numer, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Halo. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy kolejny. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Halo. Proszę się przedstawić. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Halo. Proszę się przedstawić. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Proszę się bardzo. Halo. Nowoczesny, młodzieżowy, ostry, szalony kanał przepływu fajnych rzeczy. Nie udało się nam to do końca, ale staraliśmy się, dlatego stworzyliśmy taki elektroniczny numer pod tytułem Halo. O tym, jak po prostu czasami nie ma co kombinować, tylko trzeba bezpośrednio do człowieka uderzać mu. Ja lubię ten numer, powiem ci, bo ma w sobie power, ma w sobie energię, ma w sobie to wszystko, czego brakuje, za każdym rokiem ubywa każdemu człowiekowi. Życie. Więc, a ten kawałek to gdzieś zatrzymał, ten kawałek się nie starzeje. Pamiętam, że w programie... Popsuła witalności, tak, w programie Luz, w programie Kręcioła, to był kiedyś w latach 90. No, w Lalamido jeszcze byli. W Lalamido, a tymczasem Audio River w zeszłym roku i też... I wielki sukces, wielki sukces. 20 tysięcy osób płakało. Przypadkowo, bo szukałem ostatnio toalety, gdzieś wszedłem po prostu Piłsudskiego i przyszedłem do klubu Pomarańcza, w którym nigdy nie byłem. I ku mojemu zdumieniu o właśnie późno w nocy, ludzie półnadzy, szał i leci właśnie kawałek Halo. Byłem fajnie wzruszony. No naprawdę. Jest to... Ludzie się na mnie rzucili, nie pozwolili mi wyjść. Tam były takie, robili układy, że ktoś udawał słuchawkę telefoniczną. Wesoło bardzo. Bardzo fajnie. No, ale to jest ich dzieciństwo też, no wiesz, gdzieś się tym ukształtowali i... I tak się ucieszyłem, że można się bawić bez narkotyków. To znaczy, że tym narkotykiem może być też muzyka. Uśmiech. Uśmiech jest największym z narkotyków. Że powiedziałem, coś tacy nakręceni, no mam nadzieję, że nie na żadnych używkach, mimo wasza muzyka jest najlepszą używką. Jestem na niej non-stop. Pozdrawiamy was, wiemy, że jesteście. W Klub Pomarańcza jest teraz pełen ludzi. Może pozdrówmy. Pozdrawiamy, oczywiście tak, bo tam jest też przedstawiony Telebim z naszą transmisją. Jest i wszyscy się zwolnili z pracy specjalnie, żeby tutaj dzisiaj przyjść. Bardzo miło, fajnie. No to halo. No to gramy halo. Halo? Gramy. Gdzie to halo? Muszę znaleźć tylko brzmienie. Okej. Okay. Super. Strasznie się cieszę. Okej, jestem gotowy. Dobra, ja też. Słyszysz? Czy ktoś jeszcze jest na linii? Dzwonię do ciebie w istotnej sprawie lub dzwonię do ciebie tylko dla zabawy. Telefon dzwoni cały dzień. Przepraszam? Już nie wiem, czy dodzwonię się. Już nie wiem, czy dodzwonię się. Już nie wiem, czy dodzwonię się. Odbierz. Wiem, pomyliłem brzmienia. Przepraszam Państwa. O! Przecież ten kawałek miał taki power. Myślałem, że grasz tą wersję z 97. Telewizyjny edit. A chcesz grać oryginał, rozumiem. Chcę grać oryginał. Ja przepraszam też. Z żabą. Jesteś gotowy, Maćku? Masz rację, to jest to. Coś na linii bzyka. To nasza muzyka. Hej, hej. Kiedy dzwoni do ciebie konsultant,
to powiedz mu, że jest hultaj, bo nie rozumie, że dziś jest imprezy dzień i nie chcesz gadać, tylko chcesz bawić dobrze się, więc powiedz TPSA, dziś lubię ci papa i nie będę gadał z konsultantem, będę imprezowym palantem dziś. Impreza na łącza, łącza. Wracają budynki jak kłącza i każdy siedzi w domu pod kocem i jest na telefonie i każdy klaszcze w dłonie i bawi się wesoło w rodzinnym gronie. Halo, mówię ci halo, halo, nic nie zostało. Halo, halo, mówię ci halo, halo, nic nie zostało. Halo, halo, spójrz na mnie halo, 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 misiu koalo, halo, halo, panie pantalon, halo, 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 centralo. Połączę się z tobą rano, gdy będę miał telefonicznego kaca. Jak za dużo rozmawiasz przez telefon, to rano jest ciężko, bo masz ucho gorące, jakby było zającem lub słońcem, albo czymś żdącem, który jest zbyt niecierpliwy, zbyt wrażliwy i dlatego rozmowy robią mu dużo krzywdy. Właśnie tak, właśnie tak. Więc teraz, biorąc pod uwagę to, że tak się czujesz, zadzwoń do rodziny, którą zaniedbujesz. Zadzwoń do babci i powiedz, kocham cię. A potem do taty, powiedz, kocham cię, tato, i co ty na to? Nie mówiłem ci o tym od 20 lat, ale właśnie tak. I jeszcze przy okazji odnalazł się twój brat. Halo, mamo, halo, tato, halo wszyscy, halo świat. Chcę dziś powiedzieć wam, że mam znów 20 lat. Halo, mamo, halo, tato, halo babciu, halo dziadku. Dzwonię do was nie z przypadku. Dostałem ten numer w spadku. Ktoś czasem dzwoni do osób, które już tu nie mieszkają, bo już nie żyją, sorry. Ale i tak odbieram i udaję, że nimi jestem. Czy zastałam panią Tereskę? Tak, zastała pani panią Tereskę. I rozdaję panią Tereskę, moduluję głos, bo taki już jestem. Nieważne, czy ktoś będzie miał z tego powodu problem. Ja mam dobrą formę, by Tereskę udawać na łączach i w telefonie. I co ty na to powiesz, ziomie? Co ty na to powiesz? Powiesz na to halo, 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 halo,